Ebola nam się wydaje czymś odległym, ale jest to jednak śmiercionośny wirus i tylko dlatego, że jest czymś odległym, to nie znaczy, że mamy się tym nie zajmować. Po pierwsze, teoretycznie podróżując do krajów Afryki Zachodniej, po prostu możemy się z nią zetknąć, a po drugie, to jest nasza odpowiedzialność społeczna, żebyśmy zajmowali się tematami tak poważnymi. Ten wirus ma około 70% śmiertelności w ciągu zaledwie 2 lat zabił tysiące ludzi w Afryce. Więc to, że Polak ma tak niezwykły wkład, tworząc szybki test na ebolę, szybki, tani i w ogóle łatwy w wykonaniu, to mam wrażenie, że rzeczywiście mamy też ogromny wkład w to, jak zmienia się świat medycyny i w jaki sposób możemy dbać o zdrowie tych osób, które żyją w Afryce Zachodniej. Ale pamiętajmy, że takie wirusy to nie jest problem tylko Afryki Zachodniej. One mogą się błyskawicznie rozprzestrzenić i nigdy nie wiemy, kiedy ten problem będzie dotyczył nas. Jak ty walczysz z chorobą? Bo to też jest trudne. Wierzę bardzo w teorię małych kroków i że rzeczywiście małymi kroczkami można dojść do wielkich rzeczy, ale też wierzę w potęgę umysłu w ogóle. Znaczy, nawet kiedy byłam w bardzo trudnych momentach, także zdrowotnie, to skupiałam się na tym, żeby właśnie, żeby się nie skupiać na tym, że jestem chora, tylko na tym, co jeszcze przede mną i co jest do zrobienia. I to była dla mnie niezwykła siła napędowa i taki motor do tego, żeby zdrowieć. Więc po wielu miesiącach, tygodniach borykania się z chorobą, chyba wyglądam lepiej i czuję się lepiej.